Drogie Radomszczanki, drodzy Radomszczanie, w ostatnich dniach w obliczu epidemii koronawirusa pokazaliśmy, że tworzymy jedność, że mamy siłę i moc, by pomagać innym, wzajemnie się wspierać, jednocześnie nie narażając siebie i najbliższych na zachorowanie. Dziękuję za dojrzałość i odpowiedzialność. W związku z epidemią zamknęliśmy szkoły, place zabaw, sprawy załatwiamy telefonicznie i przez internet. Wyrażamy program pomocy dla przedsiębiorców, którzy mogą utracić płynność finansową. Już teraz podjąłem decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości, zwolnieniach i ulgach w czynszach w nieruchomościach będących własnością miasta. Niestety nie wszyscy przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. W Polsce rośnie liczba zachorowań. Według prognoz ministerstwa w najbliższych dniach może to być kilka tysięcy. Pierwsze przypadki zachorowań stwierdzono również w powiecie radomszczańskim. Dlatego apeluję do Państwa. Stosujmy się do zaleceń służb państwowych, sanepidu. Zostańmy w domach.